Dyskusja nad prawem holdingowym jest konieczna w Polsce. Jest konieczna z tego względu, że w Polsce działa bardzo duża ilość grup kapitałowych, które mają swoje wewnętrzne problemy, których niekiedy nie da się rozwiązać, korzystając z tych rozwiązań, które mam obecnie. Należy przypomnieć, że w chwili obecnej istnieje zakaz wydawania wiążących poleceń przez walne zgromadzenie czy radę nadzorczą spółce kapitałowej. Istnieje pewna namiastka w prawie, to jest artykuł 7 Kodeksu Spółek Handlowych, która pozwala na zawieranie umów koncernowych, jednak jest ona bardzo nieprecyzyjna. Natomiast jeżeli mówimy o prawie koncernowym generalnie, to dzieli się ono na, to można tutaj mówić o dwóch zagadnieniach. Po pierwsze, jest to ustawowa regulacja pozwalająca na, w pewnych sytuacjach pozwalająca na podporządkowanie interesu spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej interesom grupy spółek. W pewnych sytuacjach interes grupy spółek może okazać się istotniejszy i w obecnym stanie prawnym nie może ten interes przeważać. Natomiast regulacja prawa holdingowego mogłaby doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie takie działania byłyby dopuszczalne. Druga grupa zagadnień, która może wiązać się z prawem holdingowym, to jest wprowadzenie regulacji umów koncernowych. Tak jak powiedziałem już wcześniej, taka namiastka umów koncernowych istnieje w polskim prawie, jednak jest ona bardzo nieprecyzyjna.